Robin powrócił do Nottingham. Spotkanie z Marion na terenie szeryfa jest dla niego bardzo dużym ryzykiem. Jednak nie widzieli się tak długo, że pragnie użyć ją za wszelką cenę. Ale jak ją odnaleźć? Aby dowiedzieć się czegoś na temat pobytu Marion, Robin będzie musiał popytać wśród mieszkańców miasta, nie budząc przy tym podejrzeń szeryfa i jego ludzi. Robin obawia się, że Marion nie zechce rozmawiać ze zwykłą Vanitą. Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Jestem Zania, a to jest kolejny odcinek z Robin Hood Legend Ascent. I jak zresztą słyszeliście, dzisiaj wyruszamy ponownie do zamku Nottingham, tym razem nocą w celu spotkania się z Lady Marion, czyli naszą tak naprawdę ostatnią deską ratunku po tym, jak odebrano nam tak naprawdę wszystko. Pozwolę sobie zacząć od pozbycia się tych dwóch strażników. Uderz mnie! Jest tam kto! Właśnie. Temu to sposób. I sobie możemy ich tu zostawić, ich tylko zwiążemy. Czy kogoś mamy, nie mamy. Czyli ten obszar mamy już z głowy. Myślę, że imiemy się tutaj, ze trzy? W każdym razie wyczyścimy tu ten region. Będziemy mieli przynajmniej święty spokój, nie będziemy się tym martwić zbytnio. Siema, ziomuś. Ktoś ty? Jeszcze zobaczę! Ten śpi. Dzień dobry. Uderz mnie! Jeszcze zobaczysz! Żołnierze! Do ataku! Idź już spać. Uderz mnie! Oberwiesz! To boli! I super. Mamy porządek. Jeszcze sobie Robinę tu podejdziemy. I za to lubię montaż. Dla was to jest chwila, a dla mnie to jest minuta wiązania ludzi. Och, mój biedny syn. Był takim dobrym i odważnym chłopcem. Ale to jak postawił się ludziom szeryfa, to czyste szaleństwo. Och, moje drogie dziecko. Jego ciało wystawione jako przestrogę na widok publiczny. Tak przynajmniej powiedzieli. A mnie, jego matce, nie pozostało już nic. Nie dane jest mi nawet pochować go w poświęconej ziemi. Dobrze, postaramy się uratować jej syna. I to chodzi o tutaj tę osobę konkretnie. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda sytuacja. Jakich my tu mamy strażników? W ogóle będziemy miał jakiegoś, no bo na pewno jakiś będzie żebrak, którego będzie można potem wypytać. Bo pytanie, czy jest w ogóle? Na razie go nie widzę. Pytanie, czy my go w ogóle będziemy widzieli teraz, bo możliwe, że on jest, tylko po prostu go nie widzimy, jakby mamy cień. Nie wiem po prostu, kto to jest. Może tak to wyglądać. Pozbądźmy się tu strażników. Kto tam idzie? Do ataku! Niech cię sępy pożrą. Upadł. Dobra. Trzech z głowy. Jeszcze się zajmijmy czwartym. Od razu. Uderz mnie! Syn kobiety, z którą spotkał się Robin, został skazany na śmierć przez powieszenie. Szeryf rozkazałby na okres jednego tygodnia jako przestrogę wystawić jego ciało na widok publiczny. Matka chłopaka z pewnością byłaby wdzięczna, gdyby Robin zabrał jego ciało, umożliwiając tym samym jego pochówek. Oczywiście zabierzemy to ciało i zaniesiemy. Dobra, i zaniesiemy je tutaj. Och, panie Robinie, jesteście tacy wspaniałomyślni. Cóż za szlachetność. Jutro wezwę kapelana, który pomoże zapewnić memu synowi spokój. Ale dzisiaj pomodlę się jego zbawienie i wasze przetrwanie, jeśli pozwolicie. Okej, dostajemy koniczynkę. Super. Na pewno się przyda. Ciało zostaw, chopie. I zobaczmy, kogo my tu mamy. Zobaczmy, dokąd on patrzy. Można by spróbować naokoło obejść. O, widzicie, mamy żebraka. Tak że po prostu go jeszcze nie widzimy. Dobra, pozbądźmy się tutaj tych strażników i tyle. Uderz mnie! Mów, kim jesteś? Jeszcze ci to boli! Za smak! A ten nic nie widzi, w ogóle ślepok jeden. Powiem wam, początkowo tak bawiłem się w unikanie tych patroli i tak dalej. A powiem wam szczerze, to chyba po prostu będzie dla was nudne. W sensie takie niepotrzebne unikanie na siłę. Podtrzymuję się dalej w tym, że nie chcę zabijać i będę starał się tych śmierci wywoływać, doprowadzać jak najmniej. Ale myślę, że takie męczenie się z tymi patrolami na siłę, żeby nie gdzieś tutaj go mijać, skradać się i tak dalej, to trochę na siłę wymyślanie sobie wyzwań, które nie do końca nawet mają jakiś sens, cel, bo nic z tym poza tym, że nie wiem, satysfakcję własną będziemy mieli, to nie mamy. A tak czy siak nie da się tej gry, wydaje mi się, nie da się przejść tak, żeby w ogóle nie wywołać żadnego konfliktu zbrojnego. Ale widzicie, wszystkich ładnie wiążemy.
I teraz jak spojrzymy na mapę, tu mamy gdzieś jeszcze, patrzcie, tu kogoś mamy jeszcze. Aha, tu mamy NPC-a, więc on nam nie zawadza. Tak więc mamy całą południową część opowiedzianą, czy tu jeszcze jest, a tu pewnie też jest NPC. No właśnie, no mamy tyle, tu sobie podnieśmy w takim razie jeszcze kamienie. A Robinem podbiegnijmy, zagadajmy. Ogólnie też ciekawa rzecz, to tak nie wiem, czy zwróciłem uwagę wam wcześniej na to, ale tylko główni bohaterowie mogą dawać pieniądze żebrakom. Też warto zwrócić uwagę na to. Ostatnia rada. O, patrzcie, jedną tylko dał nam radę tutaj. To się naprawdę sporo dowiedzieliśmy od niego, nie ma co, ale nic na to nie poradzimy. O, 50 funtów na nas jest nagroda, patrzcie. Okej, okay. I kogo my tutaj zastaniemy? Mamy kusznika, to może nie wywołujmy od razu tutaj, nie atakujmy go bezpośrednio. Kto teraz? No właśnie, tylko w ten sposób to załatwmy. Wydaje mi się, że nikt nie powinien tutaj chodzić już, nie ma potrzeby ich chowania. Bardziej mi martwi to, że tutaj będą zapewne łucznicy, którzy widzicie pierwszego, więc tu może się pojawić problem. Choć na upartego moglibyśmy spróbować się przedostać tutaj od razu i gdzieś jakoś to tutaj ogarnąć. Albo tego w ogóle ogłuszyć, wtedy moglibyśmy tak naprawdę tutaj już się w miarę przemieścić. Przemieśćmy wszystkich tutaj, żeby mieć ich w jednym miejscu. I na upartego, patrzcie, moglibyśmy spróbować przedostać się, pytanie czy nas tutaj nie dostrzegą. Ale na upartego moglibyśmy spróbować przedostać się tutaj po murach. I tak w ogóle, czy ja mogę się tu dostać? Patrzcie, tu możemy się dostać, o tym zapomniałem. Bo ciekawe, że brama jest i niby nie możemy nią wchodzić, nic nie przewidziane, ale ikonka się pojawia. Co my tu mamy ciekawego? O, mamy rycerza. Uderz mnie! Całkiem nieźle! Dobra. Jakby tak jak mówiłem, niebiescy strażnicy są dosyć jeszcze łatwi. I spróbujemy na start, bo nie jestem pewien, czy to zadziała, ale spróbujemy po prostu procą tego gościa zdjąć. Okej. Okay. Patrz, musieliśmy dwa razy użyć na nim, ale zadziałało. Mam nadzieję, że ten się nie obejrzy na prawo, bo będzie przypał. Moi drodzy panowie, co łaska! Powiem wam szczerze, nawet nie wiecie, jaką radość czuję, kiedy mogę w tę grę w taki, powiedzmy sobie wprost, dobrej jakości grać. W momencie, kiedy pierwszy raz w tę grę grałem faktycznie, nie wiem, jakieś w okolice 3, może 4 lat. Aktualnie mam lata 22 i nadal czerpię czystą radość w ten tytuł. No to wiele świadczy po prostu, jak dobra ta gra jest. I naprawdę każdemu serdecznie polecam tę grę zagrać. Co łaska, moi drodzy panowie! Co łaska! To rezydencja Lady Marion. Okej, okay, czyli Lady Marion mieszka sobie tutaj w takim małym domeczku. Na to wychodzi. Dobra, powiedzcie mi, czy ci mnie tu dostrzegą na murach. Chyba nie. Chodź tu, gościu, bo nie chcę tych łuczników zaalarmować. Mów, kim jesteś! Uderz mnie! Co? Uderz mnie! Wyszło lepiej nawet niż się spodziewałem, że może wyjść. Teraz tylko niech mi ten nie dostrzeże. I spróbujemy. Spróbujemy się przedostać tędy murami. W pewnym momencie będziemy mogli się pozbyć tych i będziemy mogli bez większych problemów wyjść sobie tutaj. Omijając tą grupę tutaj łuczników wszystkich, bo mamy 4 łuczników, co marnie by się na nas skończyło, bo byśmy musieli jakoś spróbować ewentualnie procą może ich ogłuszać czy coś i raczej marny to byłby skutek, a tak mamy szansę ich ominąć. Tak naprawdę potrzebuje się tylko do tego, chciałem powiedzieć wieśniaka, do tego żebraka dostać, to mnie najbardziej interesuje na ten moment. I pytanie, kogo my tu zastaniemy teraz? Okej, okay, generała i 2 tarczowników. Okej, okay. Grunt, żeby nie było łuczników albo kuszników i będzie dobrze. Nie ruszaj się! Wstać! Tylko powiem wam, przydałby im się okulista, skoro on sobie tutaj stał. To boli! Czaszka ci pękła? Skoro on tutaj stał i nie widział, co tu się odwala przed bramą, to naprawdę współczuję mu wady wzroku. Uderz mnie! Co? Ale dobra, bo pojedynczych alarmujemy, to damy radę. No właśnie, tu rzuci są w ogóle, to oni chyba kogoś pilnują, skoro tutaj już wyższych rangą mamy lepiej wyszkolonych. Zdrań się! Jeszcze ci pokażę! To boli! Upadł! Patrzcie, tu w ogóle zapomniałem o jednym. Warto
Okej, okay, mamy wszystkich związanych, mamy utorowaną drogę. Martwię się właśnie, czy ten mnie nie dostrzeże, jak będę chciał się tędy przydostać. No, upartego można by spróbować, tak naprawdę, kurczę, ci mnie tylko martwią, bo oni by mnie na pewno dostrzegli, jakbym próbował tutaj, właśnie, oni by to dostrzegli zaraz, pod kątem, żeby na przykład z procy ich ogłuszyć, ale w sumie patrzcie, ogłuszyć tych dwóch z procy, na upartego może i tego trzeciego, nawet i tego i tu, dałby radę. A tamtymi byśmy sobie już poradzili w klasyczny sposób. Przepraszam, nie pamiętam niku, ale ktoś pisał w komentarzu właśnie, że lubi Willa za tą jego nieprzewidywalność, że jednego zabija, drugiego tylko ogłuszy. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Aha, okej, okay, dobra. Chyba trafiam w tego żebraka. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Bandyto! Chodź, pomacam cię moim zabijem! No i widzicie, i on zabija, no to jest słabe trochę, więc my musimy w takim razie, bo ja nie chcę zabić go, ja chcę go ogłuszyć, więc ja proponuję tak, że my tych ich tutaj poogłuszamy, następnie tym siłaczem, tym Luke'iem naszym, zaatakuję tego ostatniego, poczekam aż patrol sobie pójdzie z powrotem, żebyśmy zdążyli tu ogarnąć całą sytuację i co to zrobimy. Chyba patrzcie, on go w ogóle nie widzi, a nie, jednak widzi. Nic już nie mam. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Niech cię sępy pożrą. Czaszka ci pękła? Co łaska, moi drodzy panowie. Co łaska. Dobra, tym się wycofajmy. Chodź, chodź, przypał. Uderz mnie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Dobra, ty się odsuń, a ty walcz. Uderz mnie. To boli. Uderz mnie. To boli. To boli. I kto teraz zginie? Chodź. Ojdź, 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 ojdź. Ustawić łucznicy za plecami. Dobra, jeden łucznik, dwóch łuczników. To boli! Uderz mnie! Okej. Okay. Udało się. Udało się. Jestem zadowolony. Teraz musimy wszystkich powiązać. Znowu, że nie wyszło. Patrzcie, przeoczyłem jednego. Jednego łucznika przeoczyłem w wiązaniu. Ale jajca. Ale to chyba tylko tyle, bo reszta chyba. Reszta jest spokojna. Chociaż muzyka cały czas jest taka. Taka burzliwa. Już nikogo nie widzę. Nie, uspokoiła się, okej. Czyli po prostu musiała się skończyć muzyka. Okej. Mamy schowanych wszystkich. Na tych murach możemy spokojnie zostawić, myślę. Tyle dobrze wyszło. Ostatnia rada. I znowu otrzymaliśmy tylko jedną informację. I teraz prosiłbym ładnie panowie, tutaj co jesteście, żeby no właśnie was tutaj przyciągnąć. Uderz mnie! Oberwiesz! Idź już spać. Patrzcie, tu jeden nawet miał pieniądze. Czy tu generała schowaliśmy? Czy kogo? I postarajmy się w miarę przynajmniej podejrzeć, przynajmniej sprawdźmy, kto tu jest. O tak, trochę szukajmy mechanikę gry. Tak, i chodź ty gościu tutaj. Nie rozumiem. Aha, okej, okay. Dwóch łuczników, nawet się udało. Chciałem na początku, żeby po prostu zobaczyć, nawet jakbym zaatakował, po prostu cofnąć, ale przynajmniej wiedzieć, kto tam jest. Dwóch łuczników i tarczownik. Teoretycznie, ile my mamy procy? Dwa kamienie. Teoretycznie dałoby się dogarnąć, ale na razie nie musimy iść w tamtym kierunku. Możemy spokojnie iść naokoło tutaj lewą, równoległą drogą. I tak też uczynimy. Lady Marion? Ależ w tej chwili nie ma jej w domu. Szeryf zaprosił ją na kolację. O, patrzcie, czyli mamy informację o tym, gdzie jest Lady Marion. Uderz mnie! Widzicie, na razie idzie całkiem nieźle. Praktycznie chyba raz tylko oberwaliśmy ze strzały. Tym naszym Luke'iem, kamieniem.
jest naprawdę nieźle. I mamy kolejnego, który pewnie też nam udzieli tylko jednej informacji, jak to do tej pory miało miejsce. Stój, kmiocie! Broń się, bandyto! To całkiem nieźle! Idź już spać. Patrzę, że możemy się z tego, co widzę, dostać tutaj do środka zamku. Nie możemy się dostać stricte już tutaj w miejsce tej kolacji, ale możemy się dostać na centralny plac, więc myślę, że zawitamy tutaj. Są pieniążki do zebrania. Weź tę sakwę, dobry człowieku. Dziękuję, coś wam Weź powiem. Weź tę sakwę, dobry człowieku. Dziękuję, coś wam powiem. Weź tych kilka miedziaków. Ostatnia rada. Dobrze, ten był hojny w informacji akurat, to muszę przyznać. Lady Marion? Któż to taki? O, naprawdę się dowiedzieliśmy sporo. Szwagier szeryfa to okrutny człowiek, korzystając z wpływu szeryfa, narzuca wysokie podatki na miejskich rzemieślników. Zebrane pieniądze ukrywa w swojej rezydencji. Należałoby dać mu nauczkę. Patrzcie, czyli dobrze czuliśmy, że skoro tam są już wyższe klasy strażnicy, znaczy, że kogoś ochraniają. I co my się tu ciekawego dowiemy w takim razie? Kim? Żebrek utrzymuje, że tutaj mieszka szwagier szeryfa. Dobra. Okej, okay, chodź tu, Statley. Możesz się przydać. To chyba zły pomysł. A, nawet bardziej, że się przydaje, bo musimy otworzyć zamek. Okej, okay, nie ma go w domu. 2500 zgarnęliśmy. Oh yeah. Tu mamy w ogóle szeryfa z 3 łucznikami. Myślę, że nie powinno być większego problemu, że ich się pozbyć. Uderz mnie! O właśnie. Uderz mnie! Aha, odkryło nam, że mamy kurczę w takim dziwnym miejscu w sumie. Tutaj chyba jeszcze nie mieliśmy nigdy żebraka, przynajmniej nie pamiętam. Się tu pojawi jak do tej pory. Siema. Uderz mnie! A kogo my mamy tutaj jeszcze po drugiej stronie? Uderz mnie! Kurczę, w ogóle te wiejące wilki naprawdę dają klimatu dodatkowo jeszcze temu otoczeniu. Czekajcie, zanim ten go zaalarmujemy, to chcę wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. Gdzie on jest? Widzicie? Mów, kim jesteś! Uderz mnie! Tak jak mówiłem, jest to ta mechanika, która bardzo rzadko się spotyka współcześnie w grach nawet. Nawet z jakichś skradankowych, taktycznych. Tym bardziej można się pozachwycać. Kurczę, najgorsze, że nie słyszę, co on do mnie mówi, bo jesteśmy na krawędzi ekranu. Dobra, chyba się nic nie dowiemy od niego już. Co wieczór Lady Marion spotyka się ze swoim spowiednikiem w kościele z Nottingham. W Nottingham. To trochę dziwne, jak na osoba bez grzechu. O, patrzcie, czyli dostajemy dostęp do kościoła. Spowiednik Lady Marion to trochę dziwny jegomość, może nie pozwolić ci się z nią spotkać. Okej. Okay. Więc trzeba go w takim razie jakoś przekonać, na przykład perswazją. Coś mi się wydaje, że ten spasiony mnich niezbyt chętnie pomoże nam odszukać Marion. Może lepiej go ogłuszyć, by następnie znaleźć jego miejsce. Możesz ukryć jego ciało w zakrystii, ale uważaj, żeby nie zrobić mu krzywdy. No właśnie, tak jak mówiłem, perswazja to podstawa Następny. Do załatwiania tego typu spraw. Dobry wieczór, moje dziecko. Usiądź. In nomine Patris. Dziwnie mówicie, bracie. Czy może przesadziliście z próbowaniem przepysznego piwa ważonego we waszym opactwie? Moje dziecko, okazalibyśmy się niewdzięczni względem stwórcy, gdybyśmy nie doceniali owoców ziemi i naszej pracy. Ciekawy punkt widzenia.
ale twój głos nigdy nie był taki dziwny. Zaraz, nie jesteś braciszkiem takiem? Uspokój się, Marion, to ja, Robin. Robin z Loxley. Robin? Nie do wiary. Mówili, że zginąłeś w Ziemi Świętej. A gdzie jest braciszek Tak? Braciszek Tak... medytuje. Tak, właśnie tak, medytuje. Bardzo intensywnie. Myślę, że będzie medytować jeszcze przez kilka godzin. Biedny braciszek Tak. Wybacz, Marion, ale tylko tak mogłem się z tobą spotkać. Szeryf depcze mi po piętach. Obawia się, że przejmę należny mi spadek. To prawda, twój biedny ojciec. Ach, Robinie, tak się bałam, gdy usłyszałam o twojej śmierci. Ale co teraz zamierzasz? Szeryf jest podstępny i okrutny. Nigdy nie odda ci twoich ziem. Dokąd się udasz? No cóż, wraz z kilkoma przyjaciółmi ukrywamy się w Borach Sherwood i... Co? Jesteś tym zbójem? Tym banitą? Za którym ugania się szeryf? Tym Robin Hoodem? Bez obawy, Marion. Wraz z moją kompanią przysięgaliśmy atakować jedynie ludzi szeryfa, żeby oddać biednym to, co on z nich wycisnął. Nie możesz dalej tego robić, Robinie. Trzeba temu jakoś zaradzić. Jestem pewna, że książę Jan wysłuchałby twoich skarg na szeryfa z Nottingham. Powinieneś się z nim spotkać. Ale gdzie ja go znajdę? I czy zechciałby przyjąć zwykłego banitę? Pomogę ci, przyjacielu. Książę wkrótce odwiedzi tę ziemię. Razem przed nim staniemy, a ja będę mówić za ciebie. Tylko uważaj na siebie, mój drogi Robinie. Teraz odejdź, zanim ktoś odkryje medytującego braciszka Taka. Skontaktuję się z tobą. Idź już. Idź. Stęskniłem się, Marion. Wiem, Robinie. Idź już. Nie ryzykuj niepotrzebnie. Masz rację. Do ponownego spotkania, Marion. Tak, Robin. Uważaj na siebie. Okej, czyli spotkanie udane. O kurczę, patrzcie, bym prawie przegapił tutaj pieniążki. Patrzcie, ale jajca by były. Stówkę bym przegapił. Troszkę mnie bawi fakt, że no nie ryzykuj niepotrzebnie. Tymczasem no całe tutaj południowa część miasta jest po prostu ogłuszona i związana. Wyobraźcie sobie potem reakcję, jakby ktoś przyszedł do tych strasznych powiedział, jakim cudem nie zauważyć, że pół miasta jest wykoszone w pień dosłownie. Jolo. Niechcie sępy kroczą się! Patrzcie, to jest dobry patent, polecam wam. Wchodzicie? Bandyta! I nagle po prostu wszyscy wychodzą z wami w jednym miejscu i możecie wszystkich naraz naparzać. Bardzo dobry sposób. I super. Teraz tylko wszystkich powiązać. Jeszcze dla świętego spokoju pozbędę się tego łucznika. Chodź. Szypał. Dobra, szybko łucznika. Nie dopadnę cię! Upadł. Dobra. Oj, było gorąco. Ale tu się gwiazdek teraz mieni. I wydaje mi się, że wszyscy związani są. Tu mamy naszego, grubego. Ja będę go nazywał gruby, sorry, jakoś tak podruchowo mówię. Uderz mnie! Uderz mnie! Okej. Okay. Mamy tu, widzę, już na wejściu od razu strażnika. Będzie trzeba to szybko załatwić. Uderz mnie! O właśnie, ten oto sposób. Coś tu w środku znajdziemy? Nie. Jedziemy dalej. Mamy dwóch łuczników, to się nimi zaraz zajmiemy. O jeden problem mniej. Ja, widzi nas. No to dobra. Chodźcie. Dopadnę cię! Uderz mnie! Okej. Okay. O dziwo,
Ci obok tutaj są niezaalarmowani nadal. Widzicie, oni tu już mają pieniążki niektórzy. Co? Widziałem cię! Uderz mnie! Jak już zaszliśmy tak daleko, to tych kilku strażników już chyba raczej sobie damy radę z nimi. A właśnie, nawet moglibyśmy tu dalej zejść, też nikomu by się złego nie stało nic. Kto tam idzie? Mnie. Kto tam idzie? Pokażcie się! Chodźcie po kolei. Poddaj się! Mnie. Idź już spać. Uderz mnie! Całkiem nieźle. Chodź. Właśnie, oni biją mocno. Oj, biją bardzo mocno. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Oj. Przypał. Spory przypał. Rozśmieszasz mnie. Czemu on nie chce dostać tym głównym atakiem? Całkiem nieźle. Tchórz! Dobra, udało się, ale było ciepło. Naprawdę było ciepło teraz. Widzicie, wbrew pozorom... Co? Naprawdę ten się teraz obudził? Broń się lub gin! To boli! Idź już spać. Fak, swojego ogłuszyliśmy. Nie trzeba go zaraz ocucić. I to trzeba go prędko ocucić, ponieważ to jest ten, który wiąże wszystkich. A ten jest daleko. Co łaska, moi drodzy panowie. Co łaska. Przypał. I tak naprawdę możemy wiać stąd. My mamy wszystko, co potrzebujemy. My nie musimy się nimi martwić. Pozbieraliśmy hajs z nich. Kurde, musimy go ocucić, bo przecież nie będziemy mogli uciec do Sherwood bez niego. Oni jak się ocucą, to obudzą, to go dobiją. I niepotrzebnie kończynę stracimy. Zlecimy szybko go obudzić i wiejemy. Jestem trochę obity, ale mogę się jeszcze trochę podnieść. O właśnie, wiejemy idealnie na czas. Palicho z nimi, oni się tam podniosą i tyle. I super. Tylko książę Jan mógłby pozwolić Robinowi odzyskać ziemię i honor. Choć nie będzie łatwo o audiencję, może zgodziłby się porozmawiać z Marion. Udało się wszystkie 111 żyć uratować. Dwóch nowych kompanów mamy po tej misji. I zebraliśmy 3290 z 4275, czyli prawie 1000 gdzieś pominęliśmy. Kurczę, to dobre pytanie, gdzie my pominęliśmy aż 1000 funtów. To jest bardzo ciekawe. Dobra, mamy nowego silnego. Dajmy go, żeby produkowali kamienie, bo kamienie są naprawdę przydatne. O, mamy sieci wyprodukowane, to jest miło. I mamy nowego łucznika. Ja nie wiem w sumie po co szkolę tego łucznika, skoro i tak z niego nie będę korzystał. Ewentualnie pod kątem tego może, że zasięg będzie miał większy. O, a tego mamy na 5 poziomie walki. Super. To mnie cieszy niezmiernie, ale na razie ty idź sobie tutaj. A ciebie wyszkolimy, bo nie jestem pewien, jak to działa w sumie te szkolenie w walce, czy on ma wtedy większe obrażenia, czy jest większa szansa, że przeciwnik skąd nie obroni ataku? To dobre pytanie. Marion uważa, że udaje się zorganizować spotkanie z księciem Janem. Okej, czyli tym się zajmiemy pewnie w następnym materiale. I mamy też dwie misje konwojowe. Zwiadowcy donoszą o grupie żołnierzy eskortującej powóz. Mała grupa żołnierzy maszeruje po drogach znajdujących się w pobliżu Sherwood. Bogaty kupiec, którego skortują, z pewnością wręczy Robinowi jakiś datek. Myślę, że na konwój sobie napadniemy. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subka z dzwoneczkiem. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, hej.